Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. Chciałem pokazać, jak można w trybie edycji zbudować mały domek. Domek będzie wyglądał tak, jak zwykła spłaszczona kostka ze spiczastym, skośnym dachem i z pewnego rodzaju okapem. Zacznijmy od tego, że w trybie obiektowym dodamy sobie zwykłego cuba. Ten cube ustawiony jest w położeniu 0,0,0, a więc przesunę go jedną jednostkę bendera do góry, tak aby znajdował się w położeniu 0,0,1. Mamy to pokazane na współrzędnych w zakładce Transform. Teraz pozostałe operacje będę wykonywał już w trybie edycji. A więc tak, mój plane stoi tak jakby na wysokości punktu 0. Znaczy plane, mój cube. A więc teraz zaznaczę cztery wierzchołki z shiftem i prawym kliknięciem. Ustawię się w widoku ortogonalnym z przodu i nieco zmniejszę wysokość tego cube'a do jednej drugiej jego wysokości. W tym momencie mam zaznaczonego plane'a, a więc naciskam klawisz E, aby zacząć robić dach. Klawisz E oczywiście działa jak extrude. Extrude jest w porządku, ale w tym momencie zostawię go w tej pozycji, w której były oryginalne wierzchołki, naciskając klawisz X. Teraz mam wierzchołki nałożone na wierzchołki. Jest to oczywiście zła sytuacja, ale potrwa tylko chwilkę. Naciskam teraz klawisz S i klawisz Ctrl, aby rozskalować, czy też powiększyć ten przed chwilką zrobiony plane. W tym momencie dostaję początek mojego okapu. Teraz w widoku ortogonalnym z przodu, dostępnym po naciśnięciu jedynki z klawiatury numerycznej, naciskam klawisz E i w osi Z ekstruduję na połowę, czy też na jedną odległość dużego oczka siatki mojego plane'a. I teraz wystarczy tylko przeskalować wszystkie wierzchołki do zera, ewentualnie zostawić niewielki daszek na komin czy coś innego, ale ja wcisnę 0 i Enter, aby te wierzchołki się tutaj zamknęły. Teraz operacja, która pozwala uporządkować tego mesza i uniknąć powtarzania się wierzchołków, nazywa się Remove Doubles. Jest taki guzik na panelu narzędzi, który znajduje się w części opisanej słowem Remove. Naciskamy Remove Doubles i widzimy, że usunięto trzy wierzchołki. Czwarty, który był tutaj w tym samym miejscu, został. Wszystkie krawędzie trafiają teraz do tego czwartego wierzchołka i geometria nie jest w żaden sposób zaburzona. To jest gotowy domek. Jedyne, co można zrobić jeszcze, to wyjść do trybu obiektowego i dodać w trybie obiektowym przez Shift A plane'a. Ten plane ma wielkość taką samą jak podłoże domku, czy też podstawa. Wystarczy go trochę przeskalować, aby stworzyć wrażenie, że domek stoi na podłodze. I to wszystko. Teraz ustawiamy kamerę. Widać, że już jest dobrze ustawiona. Wystarczy wcisnąć F12 i mamy gotowy render. Tak można zrobić domek w trybie edycji. To, co jest ciekawe dla niego, to to, że on jest pojedynczym obiektem, a więc można go transformować przez transformację GRS, właśnie tak jak zwykłego cuba czy jakiś inny monolityczny obiekt. Ok, to wszystko na razie. Dziękuję.